porobiło się w ostatnim odcinku. Wiecie, no z jednej strony fajnie, no bo ten sezon nie będzie jednak aż taki nudny, jak się mogło wydawać. Z drugiej strony bardzo niefajnie, bo właśnie nas wyprzedziła w tabeli Polonia Nysa. Cały sezon mieliśmy pierwsze miejsce i spadliśmy teraz na drugie. No i jakby tego było mało, to w sumie ta Lechia Zielona Góra też tam się trochę czai za plecami. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my już graliśmy z większością słabych drużyn niż graliśmy. Już nie mamy łatwych meczów. Mamy teraz Pniówek, który jest na szóstym miejscu. Później mamy Lechię, Pniówek znowu w pucharze, Chrobry, z którym nigdy nie lubiliśmy grać, Górnik 2, to wiadomo, może być ciężko. No Karkonosze ewentualnie, to jest chyba drużyna, która... no tam 13 miejsce ma. Stal Brzeg jest nisko, ale ze Stalą Brzeg to my zawsze mieliśmy ciężkie mecze, z tego co pamiętam. I kto tam jeszcze został? Polonia Bytom. Zawsze groźna Polonia Bytom. I Kluczbork, z którym grać nienawidzimy. No jest kiepsko, nie? Jest kiepsko. Ogólnie jest duża szansa na to, że my nie zrobimy tego awansu w tym sezonie. No jak nie zrobimy, to... Dziękuję bardzo, odchodzę, żegnam, trochę ze łzami w oczach. Szkoda tak, żeby moi fani się denerwowali i ja na starość, żebym się denerwował. A właśnie, jedną rzecz mi daliście do przemyślenia, widziałem w komentarzu, za co wam bardzo dziękuję, że ponoć w naszej lidze jest grajek, który grając w Karinie Gubin strzelał jakoś bardzo dużo bramek. O właśnie, Matuszewski. 26 bramek strzelił grając w Karinie Gubin, która prawdopodobnie dużo więcej niż 26 bramek nie strzeliła. Kto to jest? On ma 26 lat i zaraz mu się kończy kontrakt. To weźmiemy go. Co? No ale ja chcę kontrakt profesjonalny. Czemu miałbym? Nie zamierzam zmieniać barw klubowych, chyba że LKS Goczakowice zaoferuje mi kontrakt profesjonalny. No chcę zaoferować kontrakt. Więc jeszcze raz, czemu nie mogę mu zaoferować kontrakt? No to już widać po tych statystykach, że on jest jakiś w miarę dobry, więc... Aha, oni mi go za 0 zł sprzedadzą. Ta gra jest czasami mocno porąbana, powiem wam. No dobra, no zobaczymy, co z tego będzie. No ale ja ci chcę zaoferować kontrakt profesjonalny. O chuj ci chodzi? Że gram piosenkę, to ci przeszkadza? To jest jakiś błąd w grze. Piszczek żałuje straconej szansy na tytuł? To się nazywa defetyzm. Właściwie to kiedyś było karane i to bardzo mocno karane. Bez przesady, Łukasz. No ale dobra, słuchajcie, najważniejsza rzecz. My musimy zmienić taktykę. To nam po prostu... No nie idzie nam to. Musimy zmienić taktykę, może na taką. Nie wiem, czy to coś da. Ale no coś musimy zrobić, bo to po prostu jest jakaś tragedia, to co my gramy. My nie mamy takich skrzydłowych. Kto może u nas być takim skrzydłowym? A, może być Felipe. No dobra. To niech jest z jednej strony Felipe. A z drugiej niech jest Wędzych. Tutaj niech jest Mucha. A tu z Lipskim Kożul. No ale to co, Brychlika na ławkę wtedy? Ja widziałem, kurwy pierdolone polskie, że wam kurwa dupy z żalu pękną. Co, tak mamy spróbować zagrać? Porzucić tą naszą taktykę na rzecz... innej taktyki? To Wojcinowicz... A, tutaj nie... No tu nie może grać Sarare chyba na lewej obronie, nie? To by było dość durne. Oskar będzie. Dobra, mamy 2-21. Na ławce wtedy musimy mieć Siudę. Musimy mieć na ławce Brychlika na pewno. Związek jest u 21, to też niech jest na ławce. Może Nowak? No dobra, spróbujmy. Coś czuję, że jak zostaniemy z tą taktyką, którą mamy, to... to będzie koniec. No nie ukrywam, że spędziliśmy trochę czasu na starych fragmentach gry w ofensywie, jak i w defensywie. No dobra, spróbujmy tak. Trening. Czy jeszcze mogę coś w treningu? Bo... okej, to musimy potrenować taktykę. I taktykę. O co tylko chodzi z tym gościem, że ja go nie mogę ściągnąć, no? Ja nie wiem. Ja chcę normalny kontrakt mu chcę dać. Normalny kontrakt. Chcę mu dać normalny kontrakt. Ciągle jest tak źle. Może mi go chociaż ten jeszcze prześwietlicie. Powiem wam, że mocno się stresuję. Straciłem wiarę trochę w tę drużynę i... o, już spadłem z 6 na 4+. Wspominam, że wy w ogóle nie liczyliście na awans. Ja musiałem wam wmówić, że ten awans jest możliwy, a teraz mi... a, dobra, chuj wam na łeb. Znamy stypendystów,
Klub potwierdza, że podczas ostatniego naboru przyjął swoje szeregi kilku juniorów. Oczekiwania wobec nich są raczej niewielkie, ale niektórych mogą czekać przyzwoite kariery. Ty, no ten... Ten tu wygląda nieźle. Dajmy mu... Aha, nie możemy mu dać kontraktu. Paweł Pląskowski. Trzeba zapamiętać to nazwisko. To jest napastnik. Ty, no jakie on ma statystyki dobre. My go zaraz weźmiemy do pierwszego zespołu. Denis Pechliwan nie chce już odchodzić z klubu. Z chęcią pozostanie w klubie, zważywszy na ostatni wzrost formy zespołu. No ja cię mogę zostawić. Pytanie, ile ty będziesz chciał zarabiać, nie? Okej, okay, no dobra, no to zostanie Pechliwan. No w sumie, no... Za 2000 to... Nie jest to taki tragiczny znowu zawodnik, nie? Dobra, tym na razie mi się nie chce przejmować w ogóle jakąś kurwa reprezentacją. Okej. Okay. Panowie, sprawa ma się tak, że grałem ostatnio jak pizd i po prostu trzeba to zmienić. Seweryn Michalski jest kurwa niepewny. Seweryn, wierzę w ciebie. Dalej jest niepewny. Ale żebym się ściągnął obrońcę po prostu, kurwa. On nie gra w wieczystej czasem teraz? To by w sumie wiele wyjaśniało. Pada deszcz. Jestem szybki. Wow, Łukasz, dawno nie wygrałeś z nikim pojedynku biegowego. To jest właśnie LKS, jaki chcemy oglądać. I Górnik z Nysą prowadzi, tak jest. To jest LKS, jaki chcemy oglądać. To jest LKS, który idzie po drugą ligę. To jest LKS szybki. To jest LKS skuteczny. To jest LKS jakościowy. And two. And down. Wow. And three. Który to hat-tryk Jeziora w tym sezonie? Nawet nie wiem. Ciężko to policzyć. Świrek nie potrafi bronić, to inna sprawa, ale... Dobra. 4-0. Przeciwnicy mają XG 0. Gramy dobrze, ale zmienimy sobie Michalskiego, bo ma żółtą kartkę. No nie jest jakoś bardzo zmęczony. Zobaczymy, jak sobie Sarare poradzi na lewej zamiast Zycha. A moim Państwa gościem jest pan Blicharski. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Chodziłem do klasy męskiej w technikum. Chodziłem do technikum w Nowym Targu. W 1985 roku pierwszy raz razem z kolegami z klasy poszliśmy oddać krew. Smaczkiem jest to, że wtedy nie było systemów komputerowych. Co to było? Jak on mógł tak... Co byście w tej obronie teraz odjebali? Przecież on tam wbiegł jakby zaproszenie jakieś specjalne dostał w to pole karne. Co za absurdalny gol. Nysa już wygrywa oczywiście, zjeby. Czekajcie, bo to trzeba zmiany jakieś zrobić. Bo tu już zmęczeni. Trzech zmęczonych mamy. Nie róbmy sobie jaj, dobrze? Być mi się zestrali, jakbyśmy tych trzech bramek nie stracili, no? No ktoś ma wina, mogę na drugą połowę wyjść z niższym pressingiem już. Dać znać chłopakom, że już jest luz. A myśmy wyszli tak, jakby było 0-0. Koniec końców udało się wygrać. 5-3. Myślę, ten Michalski jest jaki jest. Ale jest. Niestety Nysa wygrała. Lechia też wygrała. Tak, więc nic się nie zmieniło. Tego to bym chciał... przeskautować. Karina Gubin spada. To jest spory kurwa wyczyn to, co zrobiła Karina Gubin, bo mamy jeszcze 7 meczów do końca i oni nawet matematycznych szans nie mają na to, żeby się utrzymać. 3 punkty zrobili, ja pierdolę. Na sekundę Wolandę z niego zrobimy. No ale nie będziemy zmieniać za bardzo składu.
bo ten skład wyglądał całkiem nieźle. Nie wiem, czy Andrzej Kłoda nie powinien jechać zamiast tego Batora. Teraz jest mecz, kurde, naprawdę, naprawdę ciężki. Wyjazd na Lechię, Zielona Góra. Możemy w tym momencie przerąbać ten sezon, moi drodzy. Bo z nim będzie ciężko, oni nas mogą podgonić w tym meczu do jednego punktu, a Nysa nam może uciec o trzy, więc... A z kim Nysa teraz gra? Kurwa, Karkonosze. Oni w ogóle mają jeszcze gdzie punkty stracić? Kluczbork? Polonia by... Ja pierdolę, oni mają same łatwe mecze praktycznie. No mogą na Kluczborku... Na Polonii Bytom. Może być tak, że my wszystko wygramy do końca i tak nie awansujemy. Ja pierdolę. Co ja mogę przed tą Lechią zrobić, moi mili? Zgranie, formacja w defensywie. Wszystko może się za chwilę skończyć. O, Michalski jednak nie chce odchodzić z klubu. Miał wcześniej wątpliwości co do siły pierwszego zespołu, zamierzał z tego powodu odejść z klubu. Zmienił zdanie i chce zostać. Co oni wszyscy tak? Bo taktykę zmieniliśmy? No ale dobrze, Michalski. Cię potrzebujemy akurat. Ostatni mecz mocno to pokazał. Jest do nas przydatny. Mrzyk, możliwy problem. O nie! Mrzyk tutaj, kurde, zaczyna wariować nam. Pragnie poszukać nowego wyzwania. Łukasz, no ja cię nie mogę sprzedać, bo ty jesteś... Jak ja cię sprzedam, to cała ta gra, ta seria nie będzie miała już sensu, no. Trzy mecze w kadrze zagrał i już nowych wyzwań chcesz szukać, no proszę. Piszczek z nim pogada. Mrzyk wciąż niezadowolony. Dobra, Łukasz, kiedy indziej o tym pogadamy? Przecież teraz mamy ważniejsze rzeczy do roboty niż twoje... Jakieś bzdury. No, ten Prązkowski to naprawdę, to będzie gwiazda tej drużyny. A Denis Matuszewski został zweryfikowany negatywnie przez nasz scouting. No jakoś bardzo go nie zweryfikowali. No ja bym nadal chciał mu kontrakt zaproponować, ale się nie da. Tak bardzo bym chciał awansować do tej drugiej ligi, no. Tak bardzo bym chciał. Gwa, ale oni są zgrani, ty. No dobra, zaskoczymy ich. Mamy rożny. Może coś wpadnie z tego rożnego w końcu. Nigdy w życiu. No ale kibiców przyszło. Ale śmieszny kawał. Ajo! Mati, błagam cię, no musisz strzelić takie coś. Kurwa, szkoda. Szkoda tej akcji. Kurwa, no nie! Mogłeś dograć na pustaka. Ale się zyk wkurwił, no i ma rację. Na pustą bramkę. Jezier, 5 minut, 200 już nam zmarnowałeś. Niech to nie jest ten mecz, kiedy się zamieniasz w kogoś, kto nie potrafi grać w piłkę, bo my tak to nie zrobimy awansu. Niech to nie jest ten mecz. Ja wiem, że ty czasem masz takie mecze. Niech to nie jest dziś ten mecz. Błagam. Nie! Kurwa! Wygramy. Wygramy. Jezier ma już żółtą kartkę i jest najgorszy na boisku. No akurat to musiał być... Akurat ten mecz. Tobiasz Weinzettel, zapraszam. Brawo Tobiasz. Może go skrytykujemy. Może się ogarnie. No, ucieszył się, że go skrytykowaliśmy. No gramy nieźle, nie? Gramy nieźle, tylko co nam z tego, jak... No, może teraz. Mati, czemu? Czemu tego nie dobiłeś? Czemu tego nie dobiłeś? Nie wiem. Może to jest całkiem fajne. Może to jest nawet takie stoickie. Przecież miałeś czas! Jak mogłeś tego nie dobić? Jak mogłeś tego nie dobić?
Nie wiem, dać mu jeszcze czas. W końcu się uda, no. Biedny Zych robi co może. Asystę mu ukradziono, bramkę mu ukradziono. Kurwa, dobra, daję jeszcze kwadrans Jeziorowi. Jak nie, to... Nie wiem, to się nic nie dzieje. Dobra, wpuszczamy Brychlika. Aha, U21. Kurwa, nie mam U21. Siuda musi wejść za Wojcinowicza. I Brychlik za Jeziora. Nie wiem, czy zmieniać na ofensywny. Nic te rożne nie dały. Zaraz będzie strzał. Bardzo źle. Czy ty jesteś normalny? Jebne. Kurde, no najgorsze jest, że dobrze gramy. W sensie, no nie najgorsze, ale no ogólnie dobrze gramy. Jakbyśmy mieli dzisiaj w normalnej formie Jeziora, to ten mecz już jest wygrany. Brawo Zych! Kurwa! Kto strzela? Dobra, spokojnie. Mentalność trzeba zmienić na ostrożną. Średnie tempo i tu musimy niżej. Wow. Nie. Michalski Piszczek zmęczeni. To ja bym zrobił tak, że Andrzej wejdzie za Łukasza, ale zagra bardziej cofniętego tego bocznego obrońcę. Za Michalskiego nie mam już kogo wpuścić, więc musi kogoś dograć do końca. Jeszcze rożny. Dobrze, powoli. Filipe, powoli. Pamiętajcie, co mówię. Tak. No, kończymy. Koniec. Koniec. Ej! Koniec meczu! Jest już po... Ej! Koniec meczu! Kurwa, jaki rzut rożny! Koniec meczu jest! Jaki rzut rożny! No, czemu doliczasz jeszcze minutę dodatkową? Chciałbym się zapytać, co pana motywowało? Pasja do tego sportu, do sędziowania, miłość do piłki. Koniec! Gwiszcz! Pajacu,
Udało się. A Mysa w ostatnich 10 minutach musiała oczywiście strzelić. Dobra, ale jesteśmy w grze dalej. Dobra robota, panowie. Dobra, zostały tylko dwie drużyny. Na placu boju. Polonia się męczyła z Karkonoszami. W 86 i 87 strzeli dopiero. Wszyscy inni już się nie liczą. No bo tam 7 punktów straty w 6 meczach. No, no jest możliwe do odrobienia, ale nie w momencie, kiedy ty musisz odrabiać od dwóch drużyn. Tak więc Lechia pokonana. Okej, pora na lekkie ostudzenie emocji. Na tym Błażu już mi nie zależy już tak bardzo. Licharski byłby użytecznym nabytkiem. 28 lat. Patrząc na to, że w miarę zmieniamy taktykę, on by za 875 zł był. No dobra, no weźmiemy go. Może taki szeroki skład się może przydać. Mrzyk chce porozmawiać. Dobra, no nie spodziewałem się tego, ale Łukasz. Co chcesz? Jestem w tym klubie już długo i myślę, że nadszedł czas na podjęcie nowego wyzwania. No szkoda będzie w chuj. Co musiałbym zrobić, żeby cię zatrzymać w klubie? No zapytamy. Dam ci odejść w kolejnym okienku. No cóż, coś się skończy w tym, ale w takim wypadku to powołania na euro to ty kurwa nie dostaniesz, niewdzięczniku pierd... Ale może mu się jeszcze odmieni w sumie, nie? Pora odetchnąć przy pucharze, zmieniamy całkowicie skład. Dobra, zagram Brzyk, Bator, Łoda, Szymała, Pechliwan, Sieracki, Hanzel. Hanzel nie zasługuje na to, żeby tak już całkiem pomijać, nie? Jednak dużo znaczył dla tego klubu w poprzednim sezonie, więc no niech zagra w takim w sumie ważnym meczu. Tercan Sararer, Związek, Brychlik, Gwiazda, Sararer, Brychlik, Gwiazda, Związek, Sieracki, Hanzel, Szymała, Marchwicki może grać tu, a Bator w sumie może grać tu. Szymon Gwiazda będzie jokerem, jak coś. No, czyli ten Blicharski do nas przyjdzie. Pan Blicharski, witam serdecznie. No nie jest to jakiś oszałamiający transfer, nie? Przede wszystkim by przyszedł grać za grosze, nie? Tam za 700 coś złotych miesięcznie, więc to naprawdę jest bardzo mało. Jest sprawny, nawet w miarę szybki. Coś tam podrybluje, coś tam dośrodkuje. No nie wiem w sumie. Czekajcie, porównamy go. Porównamy go do Zycha. Jest gorszy w defensywie, gorszy fizycznie, jest szybszy od Zycha. Jest przegląd sytuacji, ma lepszy, ofensywie jest gorszy, technicznie jest lepszy. No nie jest dużo gorszy. Dobra, weźmy go, najwyżej nie będzie grał, albo się go sprzeda, nie wiem. Zostałeś poproszony o wybranie 30-osobowego szerokiego składu na rozpoczynający się 14 czerwca turniej. A właśnie, bo to jest ważna sprawa. Czy turniej nachodzi na... tak. Czyli nie mogę powoływać piłkarzy z Goczałkowic na euro, ponieważ w trakcie euro będę miał dwa ważne mecze. Ale lipa. 15-20 mamy mecze euro, a tu 15-22. Czyli Jerzy Chojnicki będzie musiał być jednocześnie w Kluczborku. Wiecie co? Jebać tę kadrę. Jak to mi wchodzi na końcówkę sezonu Goczałkowic, to ja tego nie będę rozwadniał. No co, będę grał mecz o awans i w ten sam dzień będę miał mecz, kurde, mistrzostw Europy. Nie wiedziałem, że to się tak nachodzi na siebie. Sorry, są sprawy ważne i ważniejsze. Ale widziałem, że nie patrzyliście jakoś bardzo entuzjastycznie na grę tą kadrą. Dla tych, którzy chcieli to obejrzeć, to przepraszam. Wybaczcie mi. Tak postanowiłem. Ale no to bym miał... Nie. Ja tu się muszę skupić na dużo ważniejszym zadaniu. Jak ja nie zrobię tego awansu, to w ogóle... No niech broni Szumera. Ostatnio nam wybronił karne w tym pucharze, a Mrzykowi odjebało. Dobra. Trzeba się było liczyć z tym, że Pniówek, który w lidze nie gra już w sumie o nic, potraktuje puchar poważnie i wyjdzie pierwszym składem. Tak też się stało, więc od początku mecz przebiegał pod ich dyktando.
Dość szybko, bo w 20 minucie bramkę na 1-0 strzelił nie kto inny jak... Pan Wicharski, witam serdecznie. Wiesz co, kolego? Nie za fajne zachowanie. Ataki nie ustawały. Było widać, kto jest w tym meczu no, po prostu lepszy. Do przerwy jednak udało się dojechać na nie najgorszym wyniku 0-1. Gramy słabo. No, skład też wystawiliśmy słaby, więc nie ma się co dziwić, ale... No, trzeba zrobić zmiany. Zmiany niestety na niewiele się zdały. Trener Pniówka powiedział chyba w szatni piłkarzom, że chuja gramy i trzeba nas szybko dobić. Panu Blicharskiemu nie trzeba było dwa razy powtarzać. Okej, Blicharski mi chce udowodnić, że możliwe, że będzie naprawdę niezłym zbytnikiem, ale to co Szumera czasem odpierdala w tej bramce, to się nie mieści w głowie. Co on zrobił? Przeleciał kurwa przez siatkę. Dobra, panowie, trzeba tu postawić wszystko na jedną kartę. Szymek Gwiazda wchodzi na boisko. Wejdzie za Sararera, który gra jak gówno ostatnie. Na dwóch napastników musimy zagrać. Dobra. I ofensywna mentalność. Stawiamy wszystko na jedną kartę, panowie. Pomysł wtedy okazał się być nawet niezły. Chociaż niektórzy stawianie wszystkiego na jedną kartę chyba wzięli trochę za bardzo do siebie. Coś się zrobił, a on mówi przepraszam. Wow, to jest całe Szumera. Grać gówno i nagle wypisać się interwencją klasy światowej. Ale z niego jeszcze może być bramka, że on jest dość młody chyba. No, panowie, pora przejść do ultraofensywy. Ultraofensywa okazała się nie być takim złym planem. 65 minuta, Nowak faulowany w polu karnym i Przemo Brychlik strzela na 1-2. Sorry debile, kurwa, że długo się nie odzywałem, ale musiałem robić kasę. Pniówek po tym golu się trochę ocknął i zaczął nas cisnąć, ale ja coś czułem, że coś się jeszcze może udać, że ten puchar nam po prostu no sprzyjał. Trzeba to otwarcie mówić, że sędzia już nam po raz któryś ustawia wynik. Zostaliśmy skrzywdzeni i to trzeba sobie otwarcie mówić. Szkoda, że zostaliśmy przekręceni przez sędziów. I właśnie nie nagrała moja reakcja, w której Szymon Gwiazda strzela na 2-2 w doliczonym czasie, a sędzia tego nie uznaje. Nie wiem o co może chodzić. I to nie, że dobiło do 30 minut, tylko po prostu samo się wyłączył, ja nie wiem. W każdym razie szkoda tego meczu, przegraliśmy 2-1, ale no fajnie powalczyli chłopaki jak na drugi skład. Myślę, że można powiedzieć, że było okej, no. Jakiś Grabowski był na meczu, kogo on chciał oglądać niby? Andrzeja Kłodę, wszyscy chcą oglądać, oczywiście, że każdy chce Andrzeja Kłodę, bo Andrzej Kłoda to jest świetny piłka. Trzeba teraz wrócić do pierwszego składu, no i walczyć dalej. Walczyć dalej, no bo cóż nam pozostaje? Z Chrobrym 2 teraz będziemy grać. Nie lubię tej drużyny, powiem wam. Ale jesteśmy w takim gazie, że chyba sobie poradzimy z tym Chrobrym. Chociaż to by było do nas podobne, wyjebać się na takim meczu jak Chrobry. Nie wiem, czy tak nie było w poprzednim sezonie czasem. Andrzej, ale ty musisz trenować, jak chcesz coś osiągnąć. Czemu ta Polonia Nysa musi być taka mocna w tym sezonie? Przecież to jest jakiś absurd, ile oni punktów mają. Że my naprawdę gramy mega dobrze w tym sezonie. Bardzo dobrze gramy. Co się w głowie nie mieści, po prostu... Zobaczcie. No dobra, 6 porażek to nie jest aż tak mało w sumie. No ale mimo wszystko, kurde, musiała się trafić taka drużyna, no. Jeśli chodzi o mecz z Chrobrym Głogów, to rozpoczął się on, a jakże, od bramki Jeziora po pięknym podaniu Lipskiego. Kurwa, te barany matoły wygrywają, no. Jak tak może być, że oni nie byli taką mocną drużyną wcale. W poprzednim sezonie ta Polonia Nysa wcale nie była tak wysoko. Chwilę później okazało się, że lepiej może jednak zajmować się w pierwszej kolejności sobą, a nie nysiarzami. Nie wiem o co powiedzieć, ziom, zajebałem się gównem. Seweryn!
No nie! Cześć, dzisiaj obrona głową. Na szczęście po uratowanej przez Tobiasza wpadce Michalskiego durnego gola na 2-0 strzelił Mucha. Mogłaby ta stała się trochę postarać. To jest drużyna z potencjałem. Do urywania punktów w mocniejszym. Ty, ten bramkarz kurwa Chrobrego to jest naprawdę bardzo jakiś wesoły człowiek. Szafer. Co on wyczynia za rzeczy? Tobiasz Pańsetal, witam. Tobiasz to jest absolutny póki co bohater kurde tej sesji. Chociaż trzeba przyznać, że i ja się czegoś nauczyłem. Na przykład tego, że jak jest dobry wynik, to można w przerwie trochę odpuścić z pressingiem, wycofać się nieco na własną połowę i dać pograć przeciwnikowi. Dzięki temu, oszczędzając trochę sił, wygraliśmy pewnie ten mecz 3-0. Dobrze. Dobry mecz. Kurwa, dlaczego no? Dlaczego oni nie mogą stracić żadnego punktu? No Andrzej, widzę, że w chuj poprawiłeś zaangażowanie na treningu. Talent bije ciężką pracę. A, celuloza spada. Mamy w dupie. Górnikiem teraz będziemy grać. Lopetegi został nowym trenerem reprezentacji. Powodzenia. A, z kim gra Nysa? Z Kluczborkiem. Kurwa, jak teraz nie stracą punktów, to mogą już w ogóle nie stracić. Coś czuję. Przede wszystkim to my musimy wygrać też. Od tego zacznijmy, tak? Tym Górnikiem 2 to wcale nie musi być jakoś mega łatwo. Oj, tak! Tak! Nareszcie z rożnego! Kurwa, wystarczyło chyba potrenować te rożne. Jeden raz potrenowaliśmy rożne i mamy to, co miało być. Chociaż przez chwilę mamy lidera, więc on niech się martwi teraz. Ale dobrze gramy. Ale my dobrze gramy. A, jest spalony. Nie no, ten Zych to po prostu jest jakieś szaleństwo, co gość gra. Zobaczcie, że tu nie miało prawa już być czegokolwiek. I on jeszcze asystę z tego zrobił. Dobra, jest 4-0, to trzeba się trochę uspokoić, nie? Trochę mniej siły traci. Kurwa, jaka to jest maszyna. Niesamowite, co ten Zyk zaczął grać. Skąd ja go wziąłem w ogóle? Chyba z jakiegoś za darmo chyba gdzieś, nie? Znalazłem. Niebywałe. Dobra, mamy 5-0 po pierwszej połowie. Nie ma wieści z Nysy, czyli chodzi na to, że chyba coś przeoczyłem, ale chyba remisują dalej. Jeśli zrobimy zmiany. O, gol. 6-0. Jezior strzela. Zaczynam myśleć, że ta moja taktyka może nie była aż taka wspaniała, może po prostu... A u was co kurwa? Znowu pyry z gównem. Przemo po asyście Kłody, kurwa. Co tu się dzieje na tym boisku? Spodziewaliście się czegoś takiego? Jesteśmy tutaj razem, ta drużyna, to miasto, NKS Kluczbol walczy, wierzymy w ciebie bardzo. Tok, 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 tok! Co tu się dzieje? Zrównaliście ich z Trawą, aż się żdżownice wystraszyły. Nie no, trzeba indywidualnie Zycha i Felipe. Wracamy! 2-0 przegrali u siebie z Kluczborkiem. Martwi to, że my też ten Kluczbork jeszcze mamy, ale... Dobrze. Jakub Zych w ogóle to jest jakiś coś niesamowitego, co on gra teraz. Czy możemy sobie pozwolić na jeden remis w tych czterech meczach? Jeden remis i 3 zwycięstwa, to wtedy mamy awans. Cieszę się, że przestaliśmy tracić bramki głupio. W ogóle przestaliśmy tracić bramki. Dawać mi te karkonosze. Jak sugeruje polski ekres piłkarki LKS Goczakowice Zruje za krok od przejścia w nowe ręce. Prezes klubu Ryszard Waliczek zamierza go sprzedać. Zaś miejscowy inwestor, który póki co pozostaje anonimowy, jest ponoć zainteresowany jego przyjęciem. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie wypierdoli wtedy. Rysowia jest klubem, z którym łączone jest pańskie nazwisko. Jestem bardzo szczęśliwy tutaj. Ty bywały chyba w tej grze takie akcje, nie? Że ktoś przejmował klub i potem cię zwalniał. Tylko jak to z tym anonimowym inwestorem? Mam pewien typ. Zamierza przekazać ster władzy
inne ręce. No poczekaj, Waliczek, chociaż aż awansujemy, co? Ryszard Waliczek zdecydował o rezygnacji z pracy bezpośrednio z zespołem. Nie da się już nawet wejść na niego. Co się dzieje w tym klubie? Stowarzyszenie kibiców jest gotowe złożyć ofertę. Zarząd jest zadowolony z mojego... z mojej wypowiedzi. Piszczek przychodzi na emeryturę. Nie no, Łukasz, dawaj, w drugiej lidze jeszcze pogramy, ty! Łukasz, przemyśl to! Co to są za jakieś informacje? To wy mi to w ogóle gadujecie teraz. Zarząd nałożył embargo na transfery. Ja mogę się dowiedzieć, co się dzieje w moim klubie, bo mi się to zaczyna coraz mniej nie podobać. Towarzyszenie kibiców pragnie przejąć władzę. Miejscowy inwestor, wieloletni kibic Michał Tomaszewski usiłuje zgromadzić 425 tysięcy. Moi drodzy, szardo to widzę. Prezes daje mi 6, kibice nadal 4. Czego wy jeszcze kurwa chcecie? Serio, czego oni jeszcze chcą? Dobra, że bez żadnych, bez głupstw. Brak wygranej z karkonoszami można byłoby rozpatrywać jako ogromną głupotę, więc proponuję tego nie robić. Tak słodko rozpoczął się nam mecz z karkonoszami, który no teoretycznie miał być spacerkiem, w praktyce jednak okazało się niestety inaczej. Najpierw szybko wyrównali i zaczęło się robić nerwowo. Co prawda wyszliśmy na prowadzenie jeszcze w tej samej połowie, a po zmianie stron podwyższyliśmy na 3-1, ale nie minął kwadrans, a już znowu trzeba było drżeć o wynik. Na drżeniu na szczęście się skończyło. Udało się dowieść wymęczone 3-2. A jakby dobrych wieści było mało, to... Mamy 5 punktów przewagi. 5 punktów przewagi na 3 mecze przed końcem. Nawet jakbyśmy teraz przegrali, to mamy 2 punkty przewagi. No ale nie możemy przegrać. Jebany błazen domaga się debaty na temat standardów sędziowania. Ty! To jest ten jebany błazen, oczywiście już na sędziowaniu. Chłop, że wy piątki nie dostaliście, to jest cud. Okej, okay, czyli mamy teraz 3 mecze. Stal Brzeg, MKS Kluczbork, Polonia Bytom. To nie są łatwe mecze, umówmy się. Ale pytanie o jebanego błazna. Stwierdził, że poziom polskich sędziów jest bardzo niski. Nasi sędziowie robią świetną robotę. Niech spierdala, co mówię. Się będzie pucował dom. To jest ten, co... A, ja go pamiętam. To jest ten, co mu się nie podobał nasz toporny styl. Tak, tak, a później dostał tam. Jebany błazen nadal będzie się domagać zmian. No to idź, i walcz, nie wiem. Sam zacznij sędziować, bo trenowanie to ci wychodzi. Wszystko najlepiej na sędziów zwali. Towarzyszenie kibiców, na czele którego stoi miejscowy inwestor Michał Tomaszewski, formalnie przejęło władzę w klubie. Pragnę panu podziękować za okazaną cierpliwość w bardzo trudnym okresie dla wszystkich osób. Na tym etapie nie planuje się żadnych inwestycji w klub, mówi Michał Tomaszewski. Spotkanie na temat strategii klubu. Znieśli embargo transferu. No dobra, może mnie nie zwolnią. Nie mają powodu. Dobra, trzeba się przypucować. Nic nie będę teraz gadał o żadnych transferach, kurwa, bo się jeszcze ktoś obrazi na mnie. Że powiedziałem tak czy smak, my tu musimy zrobić awans. O, Puszcza awansowała do Ekstraklasy. Patrzcie. Czyli tak jak w rzeczywistości. Jak w ogóle ta Ekstraklasa się ma? Co? Krakowia mistrza zrobiła? ŁKS Wisłarka spadek, to nic dziwnego. Krakowia mistrza zrobiła, no proszę. Fabian Piasecki królem strzelców, grając w Zagłębiu. Ale pojebana gra. Ruch Korona awans, Puszcza w obarażu. Okej, okay, rozmowa z zespołem o mistrzostwie. Damy radę! Tak, damy radę! Ty, no nie wiem jak tam... Hansel, na chuj ty się wypowiadasz? Ogólnie jest szansa, że po tym meczu będziemy mieli...
już mistrza. Andrzej, kurwa. Rozpoczynając mecz ze Stalą, nie zwróciłem uwagi na to, że Nysa gra z Kariną Gubin, więc raczej nie było co liczyć na ich potknięcie i zdobycie awansu już po spotkaniu. Już po tym spotkaniu. Ale co by się nie działo, no to trzeba było wyjść z tego starcia zwycięsko, nie? 5 punktów to niby dużo, ale przy gorszym bilansie bezpośrednim też nie jakoś bez przesady dużo. Zaczęliśmy oczywiście od bramki Jeziora. Stal wyrównała, a jakże po błędzie Michalskiego. Kurwa, Seweryn, mówiąc, że masz zagrać na luzie, to chodziło mi jednak o coś innego, no. Znowu ten Robal nam... Tobiasz to też nie wiem, bo nie rozumiem tej interwencji. Niedługo później jednak na prowadzenie znowu wyprowadził na prowadzenie. No, dał nam prowadzenie. Mati. 40 trafienie w sezonie. Kurwa, Nysa prowadzi. No, ale dobra, Nysa gra z Kariną Gubin, to o czym w ogóle gadamy. Kurwa, ta Mauri gra. Tobiasz. Znowu Tobiasz. Dzięki tym interwencjom Weinzettela udało nam się utrzymać do przerwy prowadzenie 2-1. Mecz zdawał się być dość niebezpieczny na styku, ale po zmianie stron zaczęły się dziać rzeczy. Jezior na 3-1, Jezior na 4-1, Filipe na 5-1. Oliveira ma 17 bramek w sezonie? Też nieźle. Później Stal strzeliła jeszcze na 5-2, ale wynik ustalił Przemo. 6-2. No dobrze. Dwa mecze, 5 punktów. Ogólnie byłbym bardzo spokojny o ten awans, ale po pierwsze, to jest Football Manager, który lubi płatać figle, a po drugie, no musimy mieć co najmniej 2 punkty. Chodzi o to, że mamy teraz dwa, no, ciężkie mecze. Po pierwsze Kluczbork, który przypomnę wam, że no to on pokonał Polonię Nysę i otworzył nam drogę do wygrania tej ligi. Kluczbork jest na 5. miejscu, idzie mu nieźle. No i po drugie Polonia Bytom, która no, też nie jest słabym zespołem, nie? Tutaj szczególnie mieli bardzo dobry rajd. Nysa z nimi zremisowała, tak więc... A z kim Nysa będzie grała? Nysa ma chyba łatwy już terminarz. No z Dzieszowice i z Kalmierzyce, czyli drużyny, które już... A, no jedni i drudzy walczą o utrzymanie. Z Dzieszowice jak wygrają, to jeszcze... No z Dzieszowice no grają o wszystko, ale no nie, no trzeba liczyć, że Nysa zdobędzie 6 punktów w tych dwóch meczach, czyli będzie miała 77 punktów. My jak będziemy mieli 77 punktów, to z nimi przegrywamy wtedy. Bo mamy gorsze starcia bezpośrednie, więc potrzebujemy co najmniej 2 punktów w 2 meczach. To niby nie jest dużo, ale Wisła Puławy jest teraz klubem, z którym jestem łączony. No weźcie, dajcie spokój. Ja już nie podejmę pracy w innym klubie, no. Najśmieszniej było, jakbyśmy teraz przegrali z Kluczborkiem, to wtedy ostatni mecz będzie kurwa niesamowity, bo będziemy musieli go wygrać, żeby awansować. Czy zostanie moim asystentem, czy będzie trzeba nowego asystenta szukać? Brychlik dzwonił agenta. No cóż, Niówek wygrał ten śląski puchar. No może tak teraz zdejmę z nich presję. Bator rozczarowany. Źle pan robił, sugerując, że nie mamy szansy na zdobycie tytułu.
trochę ich rozczarowałem. No chciałem trochę kurwa z was presję ściągnąć. Przecież do was się nie da dotrzeć w żaden sposób. Wy jesteście bandą. Dobra. Piszczek uważa, że nadeszła pora, by Hanses zakończył karierę. Jech mu dojebał. To bez wątpienia słuszna decyzja. Ma za sobą udaną karierę, ale jest już tylko cieniem samego siebie. No, fajny kolega. Ale to fakt, nie chcę mu się już nawet trenować. To jest ten moment, panowie. To jest ten moment. Pracowaliśmy cały sezon. Cały sezon. Ja wiem, że Kluczbork na mnie leży, ale tym bardziej. Niech to właśnie dziś będzie ta klątwa jebanego MKS-u odwrócona. Dobra, nic się nie dzieje, panowie. Nic się nie dzieje, spokojnie. Nie było ich przekupić, dobra, Nysa już wygrywa. Tego się można było spodziewać. Panowie. Kurwa, czemu zawsze ten Kluczbork musi tak? Czemu to zawsze musi być ten Kluczbork, no? Czemu to zawsze musi być ten Kluczbork? Fatalnie gracie, kurwa, panowie, na nich, no. Przecież... Nic nie zmieniam na razie, ale no weźcie się ogarnijcie, kurwa. Ja rozumiem przegrać, ale nie w takim stylu, no.
No nic nie gramy, kurwa, nic nie gramy w tym meczu. Cieszowice na 1-2, a my nic nie gramy. Dobra, Brychlik. Siuda. Brychlik. Związek Sararer. Chociaż remis wyciągnąć, żebyśmy nie musieli wygrywać z tą Polonią. Kurwa, chociaż remis wyciągnijmy, no. Pierdole. Znowu ten Szpaderski, kurwa. Jebany Kluczbol. Nienawidzę tego klubu. Czemu zawsze to musi być ten Kluczbol? Przemo! Kurwa, Szpaderski! Kozioł nie ma siły. Kłoda i Nowak. To zawsze musi być ten Kluczbork, zawsze. Czasem tak jest w życiu, że wydaje ci się jakby wszystko, na co pracowałeś przez ostatnie godziny, dni, tygodnie, czy nawet miesiące, wypadało ci z rąk. I w momencie, gdy już zaczynasz podawać wątpliwość cały sens swojego trudu, z pomocą przychodzi opatrzność. Albo ruch Zdzieszowice. Wiecie, co ja miałem w głowie już? Ja już totalnie miałem w głowie... totalnie miałem już w głowie ten mecz z Polonią Bytom. Co nie? To, że będziemy musieli go wygrać.
i że to nie będzie takie łatwe. I że cały sezon się sprowadzi do jednego meczu z nie najgorszą drużyną, który będziemy musieli wygrać. Tymczasem Ruch, kurwa, z Cieszowice. Autentycznie się wzruszyłem. Mamy awans. Mamy awans do drugiej ligi. Dobrze, moi drodzy. Nie wykrzesam z siebie już chyba więcej entuzjazmu, żeby teraz grać jeszcze ten ostatni mecz. Tym razem już spróbujmy zrobić tak, że końcówkę sezonu oraz przygotowania do następnego może zrobimy z tego live'a. Takiego luźnego. Po prostu. Mamy to. Okej, generalnie to już jest koniec odcinka. Zostawię teraz trochę dłuższą planszę końcową, żeby zmylić tych, którzy nie oglądają na żywo, żeby myśleli, że wiecie, że jeszcze coś będzie, bo jak zobaczą, że ten mecz z Kluczborkiem jest, czyli że zaraz się kończy odcinek, to wpadną na to, że od niego będzie wszystko zależeć, a ich zmylę, czy też was właśnie mylę w taki sposób. Większość z was ogląda teraz. A korzystając z tego, że przeciągam ten odcinek, to dzięki wielkie za drugi sezon. Znaczy dopniemy go jeszcze chyba tym live'em prawdopodobnie, ale drugi sezon się kończy. No i trzeba będzie siąść kiedyś do trzeciego i ogólnie rozumiem wasze, może nie pretensje, ale uwagi, że odcinki się za rzadko pojawiają. I można stracić wątek, jest to fakt, więc tak sobie myślę, że może trzeci sezon nagram tak, że nagram cały gameplay z całego sezonu i później to będę montował, żeby to wychodziło jakoś w miarę co tydzień, może w taki sposób będzie trochę łatwiej to ogarnąć. Dodatkowo tutaj daję taką tablicę, jest link w opisie. Program nie ma sponsora, więc można go dotować na stronie buycoffee.tu. Oczywiście nie trzeba, ale można, bo szczerze mówiąc to nie zarabia on za dużo. No, to teraz jeszcze nawet wam czas się zastanowić nad tą jakże ważną decyzją życiową, bo tablica jeszcze trochę będzie tutaj wisieć, ale tak jak mówiłem, odcinek się kończy, nic nowego tu już nie będzie. Serio. Zmyłkę robię, tak, tłumaczyłem. Nic się już nie wydarzy tu. Znaczy Offenbacha możecie posłuchać sobie, bo jest spoko, ale nic już nie będzie żadnej treści.